Działania policji w naszym regionie prowadzone były w ramach akcji Niebezpieczne przewozy. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili przypadki niewłaściwie zabezpieczonego ładunku, przeładowania pojazdów czy też niewłaściwego stanu technicznego aut. W działaniach udział wzięli także funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas akcji policjanci skontrolowali łącznie 1255 pojazdów. Efektem kontroli przeprowadzonych na dolnośląskich drogach było m.in. ujawnienie 10 przypadków niewłaściwie zabezpieczonego ładunku, 35 przypadków przeładowania pojazdów, 7 przypadków, w których funkcjonariusze stwierdzili nieprawidłowości przy przewozie materiałów niebezpiecznych i 12 kierowców, którzy prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości. 364 kierujących zaś nie stosowało się do ograniczeń prędkości. W 137 przypadkach policjanci stwierdzili nieprawidłowości związane ze stanem technicznym kontrolowanych aut, z czego 29 samochodów nie było w ogóle dopuszczonych do ruchu. Policjanci wystawili 554 mandaty karne, w 20 przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie, a 53 kierujących zostało pouczonych. Policjanci zatrzymali też 12 praw jazdy oraz 136 dowodów rejestracyjnych.